Adamą. Kiedy mówię te słowa, na rynku dostępne są pierwsze dwa numery z wielkiej kolekcji komiksów DC Comics wydawnictwa Eagle Moss, w których to w dwóch pierwszych tomach przybliżona jest historia Batmana z opowieści Hush. Następnie trzeci i czwarty, z tego co wiemy, zaplanowane jest, żeby opowiedzieć historię Green Arrowa pod tytułem Kołczan. Dwie części. Więc w chwili, gdy to mówię, tego komiksu jeszcze nie ma na rynku. Ja go chcę omówić, ale posiłkując się komiksem wydanym w 2003 roku przez wydawnictwo Egmont. U nas oczywiście w Polsce. No, nie ukrywajmy, że w wielkiej kolekcji komiksów DC Comics będą pojawiać się przedruki. Z jednej strony to jest fajne, ponieważ no, niektóre komiksy już są niedostępne albo są bardzo trudno dostępne. Trudno dostępne rozumiecie jako drogie. Ktoś chce po prostu na nich zarobić i w momencie, kiedy ktoś to jeszcze raz wyda, no to siłą rzeczy będzie można te komiksy dostać taniej. Ale też niestety, ponieważ no, niektórzy z nas, zwłaszcza ci trochę starsi czytelnicy, na przykład ja, to po co mi, kurczę, dwa egzemplarze tego samego komiksu? Ale okej. Kołczan, na początku, ciekawostka, słuchajcie. W 2003 roku też w dwóch albumach wyszedł ten komiks. Jeden z nich, obydwa kosztowały łącznie 50 zł. Każdy z albumów 24,90. To były czasy, nie? Komiks za 25 zł. Fajnie, w kolorze. Oczywiście w wielkiej kolekcji będzie w twardej oprawie, więc i będzie miał ten na grzbiecie element całej układanki, ponieważ wszystkie te grzbiety na półeczce będą układać się niczym puzzle w jeden obrazek. Ale nie zmienia to faktu, że no 13 lat temu te komiksy były tańsze. Także taka ciekawostka. Green Arrow. No może parę słów na temat tej postaci, no bo w sumie ona nie jest też do końca znana. Owszem, jest to, znaczy polskim czytelnikom. Oczywiście wielcy fani uniwersum DC to na pewno śledzą serial i w ogóle czytają na bieżąco komiksy wydawane z tego wydawnictwa. Aczkolwiek ci, którzy, że tak powiem, dopiero rozpoczną przygodę z tym uniwersum i będą śledzić tą wielką kolekcję po to, żeby nadrobić pewne zaległości, to być może nie do końca kojarzą właśnie tego pana w zielonym stroju. Otóż Green Arrow, czyli Zielona Strzała, to jest Oliver Queen. Oczywiście to jest fikcyjna postać, multimilioner, który, no właśnie, który co? No i są różne wersje. Ogółem zadebiutował w 1941 roku, 73 numerze More Fun Comics Fall One, ale ze względu na fakt, że historia DC Comics była dosyć zakręcona, dzieli się na trzy ery, no to też mamy trzy różne momenty, trzy różne historie powstania jakby tego bohatera. Pierwotna, ta ze złotej ery komiksu, polegała na tym, że Oliver Queen był archeologiem i specjalizował się w kulturach rdzennych Amerykanów. I ogółem w skrócie spalili mu muzeum. Coś jak wiecie, zabili rodzinę, nie? Spalili muzeum. O, to biedny archeolog. Co zrobił? Udał się na wyspę Lost Mesa, gdzie poznał Roya Harpera. I uwaga, to jest ciekawe. Roy Harper to jest w sensie Speedy, to jest jego pomocnik. Tak jak Batman ma Robina pomocnika, tak Speedy był pomocnikiem Green Arrowa. No i ten Roy Harper, ogółem to był chłopak, którego poszkodowało trochę życie, ponieważ jego rodzice zginęli w katastrofie lotniczej. I jego indiański przyjaciel Quahog uczył go łucznictwa. I coś wam to przypomina? Tak, oczywiście. Później w srebrnej i brązowej erze komiksu, czyli od lat 50. przerobili trochę historię i Olivera Queena oraz Roya Harpera. I to Oliver Queen jest tym milionerem, którego wyrzuciło na bezludną wyspę i tam, znaczy tak mi się wydawało, że bezludna wyspa, i tam zaczął uczyć się strzelectwa, łucznictwa, żeby przeżyć. I tak go wciągnęły ten łuk i strzały, że jak wrócił do swojego miasta, no to stwierdził, że od teraz to on będzie strzelał do przeciwników, do złych ludzi, bo tak. No i w zasadzie cały czas ta wersja, no też w serialu też ona jest podjęta, czyli można powiedzieć, że tak, Oliver Queen, współczesny Robin Hood, jest równocześnie współczesnym Robinsonem Crusoe. Bardzo ciekawe. No i można tutaj, widzimy pewne podobieństwa, między innymi do Batmana. Warto zaznaczyć, ponieważ Green Arrow nie posiada żadnych super zdolności. Jest to po prostu koleś, który z niczym Hawkeye z wydawnictwa Marvel strzela z łuku.
subtelnie strzela z łuku, to trzeba podkreślić. Jest bogaty, przynajmniej na początku. No tam wiadomo, różne są historie. No i ma różnych tam pomocników. I no, jest ten Roy Harper, który jest takim odpowiednikiem Robina. Okej, okay, myślę, że tyle trzeba wiedzieć. Takie podstawy, jeśli chodzi o tę postać. Natomiast problem jest, co trzeba wiedzieć, żeby zrozumieć komiks Kołczan. I to już jest problem, naprawdę, to jest problem. Nie wiem, jak będzie wyglądać wydanie z Eagle Moss, ale wydanie z Egmontu jest wzbogacone o tekst Tomasza Sidorkiewicza, który w ogóle jest odpowiedzialny tutaj za redakcję merytoryczną. Redaktor merytoryczny, wstęp i przepisy są Tomasz Sidorkiewicz. No i tutaj właśnie w wersji Egmontowej z 2003 roku jest bardzo dużo przepisów, ponieważ ktoś, kto dopiero chce, znaczy nie zna tej postaci, nie zna Greena Roa i bierze Kołczan do ręki, no to będzie bardzo zagubiony, bo ogółem no tutaj trzeba wiedzieć, że no Green Arrow między innymi wędrował sobie z Green Lanternem po Stanach. Wiecie, ktoś kiedyś wymyślił, że mamy postać, która nazywa się Green Arrow i mamy postać, która nazywa się Green Lantern. To może zróbmy z nich taki zielony duet, ale będzie fajnie, nie? No i zrobili. I oni tam podróżowali, tam nie czytałem tych komiksów, ale wiemy ze wstępu Tomka, że ogółem to były bardzo poważne komiksy, ponieważ oni mieli niespotykane jak dla komiksowych bohaterów problemy, jak przeludnienie, zabobony, różnice kulturowe, wyzyskiwanie Indian, rasizm, ekologia czy też korupcja. No brzmi groźnie. Tylko dalej komiksy, dużo się wydarzyło. Co warto zaznaczyć? Aha, że Hal Jordan to jest właśnie ten Green Lantern. Wtedy on był Green Lanternem. Ogółem chciał zniszczyć swoje, chciał wskrzesić, jakby zrekonstruować swoje rodzime miasto Coast City, ale coś poszło nie tak i mu odwaliło. I został paralaksem. I ogółem to mamy w historii. No i on jako ten paralaks chciał w ogóle zrekonstruować całą linię czasową za pomocą jednego pierścienia, nie? Pierścień znaleziony w płatkach śniadaniowych. I to jest ogółem opowiedziane w historii Zero Hour. Dalej, tego paralaksa powstrzymał Green Arrow, to jest ważne, ale kilka lat później Parallax chciał rozpalić jeszcze raz zniszczone słońce, ponieważ też jest taki etap w komiksach DC, że nie było słońca. I w tym momencie jakby zaczyna się historia Kołczan. I to trzeba wiedzieć, dlaczego, ponieważ w historii Kołczan wraca Olivier Queen do życia. Pytacie się, jak to wraca? To on zginął? No tak, no zginął. Okazało się, że go nie było przez parę lat. Chciał rozbroić bombę w samolocie i włożył rękę do tej bomby, ale nie mógł już jej wyjąć. Tam też był Superman i miał wielki wybór. Albo przeciąć rękę, wybór przed Green Arrowem. Albo dać sobie odciąć rękę i przeżyć, albo zginąć. No i ten wybrał to drugie. Okej. I on wraca po parunastu latach. Akcja ogółem jest taka, że jest sobie pewien taki starszy jegomość, on jest zaatakowany za łuku, po czym zostaje uratowany od tych złych bandziorów, ponieważ uratował go właśnie taki żul, który bardzo, bardzo przypomina Green Arrowa. No i on, ten staruszek, ten dziadek bierze tego żula, myje go, goli i się okazuje, że tak, to jest Green Arrow Oliver Queen, który nagle wrócił, ni z tego, ni z owego, wrócił, kurczę, w zaułkach Star City, czyli swojego rodzinnego miasta. No i ogółem początek komiksu to jest taki kryminał, ponieważ w tym Star City giną dzieciaki, giną chłopcy, chyba chłopcy, no dzieciaki na pewno giną. I Oliver Queen postanawia, że musi ująć właśnie osobę, która jest odpowiedzialna właśnie za te tajemnicze zniknięcia. No tylko, że tutaj jak od razu pojawia się problem, ponieważ on bardzo dużo rzeczy nie pamięta. Tak jakby, że to jest faktycznie Oliver Queen, Green Arrow, tylko że tak jakby nie pamięta, co się wydarzyło, zanim umarł. I tutaj pojawia się zagwozdka.
czy to jest on, prawdziwy Oliver Queen, pierwszy Green Arrow, który wrócił z zagrobu po wielu, wielu latach, czy to nie on? No wiadomo, że to jest on, tak. No to są komiksy amerykańskie, no to tam nikt nie ginie, tak jak w naturze. Nikt w komiksach nie ginie. Zawsze oni muszą w ten czy w inny sposób wrócić. Czasem jest to głupi sposób, czasem jest to całkiem zgrabnie wymyślony sposób, ale zawsze wracają. Więc początek historii to jest ten właśnie kryminał, po czym bardzo szybko grupa przyjaciół, superbohaterów dowiaduje się, że Green Arrow wrócił, więc zaczyna się wielkie przypominanie, co się z nim stało i nagle wątek tego kryminału, tego szukania osoby, co porywa dzieciaki, znika, a skupiamy się na tym, żeby skumać, co się stało z Green Arrowem, czemu on żyje, czemu nic nie pamięta, czemu ma się wrażenie, jakby to była postać, która sprzed x lat, że jakby on pamięta wszystko do momentu, jak wędrował z Green Lanternem po Ameryce. No i tyle trzeba wiedzieć na temat tego komiksu, jeśli chodzi o historię. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajny wstęp w wielkiej kolekcji komiksów DC, ponieważ tu jest dużo się dzieje. Naprawdę trzeba mieć całkiem sporą wiedzę, żeby się zorientować, kto tu jest Green Arrowem, kto jest synem, kto jest tam pomocnikiem, co to jest za blondynka, która też w międzyczasie coś tam robi. To są informacje bardzo ważne, żeby skumać ten komiks, ale osoby, które nie znają się na świecie DC, nie znają tej postaci, będą rzucone na głęboką wodę. Autorami, powiedzmy coś o autorach. Za scenariusz odpowiedzialny jest Kevin Smith. Pytacie, ten Kevin Smith? Ten koleś, który sprzedał całą swoją kolekcję komiksów, żeby zrobić swój film sprzedawcy, odniósł wielki sukces, odkupił swoje komiksy, zaczął robić kolejne filmy, to jest ten Kevin Smith, ten Silent Bobs, który jest autorem takich filmów jak Szczury Supermarketu w pogoni za Amy, Dogma, Jay i Cichy Bob kontratakują? Tak, to jest ten sam Kevin Smith, który w dodatku jeszcze posiada własny sklep komiksowy w Seattle bodajże i ma bardzo fajny serial Comic Bookman. Zapraszam wszystkich do obejrzenia, bo warto. I on jest autorem scenariusza. Okej, wspomnę tylko jeszcze, kto jest odpowiedzialny za rysunki. Phil Hester, za tusz Andy Parks, a za kolory Guy Major. I ogółem to jest istotne, ponieważ Kevin Smith napisał tak ten scenariusz, który będzie dzielił odbiorców na dwie grupy. Tych, którym to się bardzo nie podoba i tych, którym to się bardzo podoba. Ogółem, jeśli jesteście czytelnikami amerykańskich komiksów o superbohaterach, to doskonale wiecie, że historie tych bohaterów ciągną się latami. I nie ma mędrca na świecie, który ogarniałby wszystkie historie od początku. Więc pojawiają się wtopy, scenarzyści nie pracują ze sobą, zaprzeczają niektórym historiom, dochodzi do właśnie takich motywów, że lepiej w sumie skupić się na swojej pracy, a za bardzo nie angażować się w rozwijanie całego uniwersum. No i tutaj Kevin Smith czerpie garściami. Tutaj widać, że on orientuje się w tym świecie, w tym uniwersum, więc mamy mnóstwo nawiązań, mnóstwo postaci. I z jednej strony to jest świetne, to jest bardzo fajne, ponieważ ktoś, kto siedzi w tym wydawnictwie, no to dla niego to jest mnóstwo smaczków. O, fajnie, że tutaj wspominają o tej postaci, fajnie, że teraz tutaj mamy ten wątki z tej historii. Wszystko ekstra. Ale natomiast kiedy ten komiks przygody z Green Arrowem zaczyna ktoś od tego komiksu, no to pojawia się problem, ponieważ on nie wie, co się stało w tamtej historii, nie wie, co to jest za postać, nie zna tego, nie zna tamtego, wie tylko, kim jest Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman i Flash. A, ale to nie jest ten pierwszy Flash, tylko inny Flash i to jest też inna zielona latarnia. O kurczę, to gdzie są te zielone latarnie, które znam z filmów i seriali? No nie ma tutaj. To jest właśnie problem. Ale jest mnóstwo, ze względu na fakt, że to mnóstwo smaczków, to osoby zorientowane będą naprawdę zadowolone z lektury Kołczanu. Między innymi to jest, bardzo mi się spodobał wątek, że pojawia się Magus. Kim jest Magus? No na pewno jest magiem z najgorszym imieniem, jaki można wymyślić dla jakiegoś maga, ale ten Magus, słuchajcie, to jest ten sam Magus, który wezwał Sandmana, ten Sandmana z komiksu Neila Gaimana, za który dostał literacką nagrodę i zamknął w tej butelce i on też tutaj występuje, nawet występuje tutaj ten Sandman cały, jest na jednym kadrze. Jakie wow! Fajnie, nie?
No i tutaj pojawia się jakby kolejny problem, czyli wyjaśnienie, skąd się wziął Green Arrow. I to jest straszne. To jest coś jak z Dragon Ballem. Kojarzycie Dragon Balla. Tam te smocze kule tytułowe, jak się je zbierze, powie tam jakąś sentencję, pojawia się smok i zazwyczaj ten, no, i on, ten smok spełnia życzenia. Zazwyczaj te życzenia polegały na tym, żeby naprawić szkody wyrządzone przez jakiegoś tam złego, który zabijał masowo i byli wszyscy wskrzeszani. No i tu się okazuje, że Kevin Smith wszedł niestety w temat zaświatów w komiksach DC Comics. Nie wiem, jak bardzo są eksploatowane te zaświaty. Wiem, jak to wygląda na przykład w Dragon Ballu. I niestety to jest bardzo, bardzo ryzykowne, ponieważ może dojść do tego, że tak naprawdę już nie będzie granicy między światem żywych, a światem zmarłych. Że to już jest totalnie otwarta furtka do tego, że możemy masowo, kurczę, uśmiercać bohaterów, ponieważ i tak już mamy na dłoni sposób, w jaki możemy ich wrócić do życia. I to jest... No i to jest słabe, to jest, no nie ukrywajmy, wielki minus serii Coachan, czyli wyjaśnienie motywu, kurczę, w jaki sposób ten cały Green Arrow wrócił do życia. Także najważniejsze z tego, co... Najważniejsze w wydawnictwie Egmont to były właśnie te odnośniki przygotowane przez Tomasza Sidorkiewicza. Mam nadzieję, że one również pojawią się w edycji z Eagle Moss, ponieważ bez tego nowy czytelnik sobie po prostu nie poradzi i ten komiks będzie go nużył, będzie go denerwował, a ostatecznie on nie jest taki zły. Sprawdzicie sami za jakieś 2 tygodnie.